Nie widzieliśmy się całkiem długo 3-4 miesiące nie wiem, naprawdę nie wiem, co się stało jakoś miałam taki totalny zastój w nagrywaniu a to nie jest tak, że nie próbowałam naprawdę próbowałam. Próbowałam, próbowałam, wiele razy próbowałam od dodania ostatniego filmu wiele razy próbowałam naprawdę. Tyle, ile ja vlogów zaczęłam i nie skończyłam to jest po prostu hit. To jest po prostu hit. Niektóre prawie dochodziły do skutku, wiecie, prawie miałam wszystko. W ostatnim momencie mówię, nie, dobra, to jednak bez sensu i jakby przestawałam nagrywać, i w ogóle nie myślałam o tym, że wiecie, zgrywać to wszystko i to montować. Dla mnie to było. Nie, ja już, ja już nie umiem, ja już nie dam rady coś tam. Dobra, zobaczymy, jak wyjdzie z tym. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo wiecie, jakby znowu zaczynam i znowu to nagrywam. I mamy w ogóle, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 5 lipca, czyli mamy już wakacje, a moje update y życiowe, tyle ile rzeczy się u mnie działo, no dobra, może nie aż tak dużo, ale działo się sporo. Po pierwsze miałam osiemnastkę. Dzień dobry, po raz pierwszy, kiedy jestem pełnoletnia. To ja. Eee, druga rzecz, zdałam prawo jazdy. Wow, po prostu też to było dla mnie... Jezu, jak mnie to zmęczyło psychicznie, to nawet nie wiecie, ale zdałam prawo jazdy. Eee, jeden z ostatnich filmów to był, jak ja zaczynałam, jak ja dopiero zrobiłam wykłady, zdałam prawo jazdy, dokładnie 28 czerwca, czyli kilka dni temu, tydzień temu, dokładnie, dokładnie tydzień temu. Eee, byłam na wakacjach już na Teneryfie, byłam, chciałam nagrać vlog, vloga, też mi nie wyszło jakoś tak. Prowo Wiecie co, zaczęłam go nagrywać dosłownie... W dniu wylotu i już w dniu wylotu się poddałam nie? i przestałam. To po prostu nie wiem. Straszne to było. W sensie takim, że nie potrafiłam się zebrać i czegoś zrobić. W sensie nagrać czegokolwiek dosłownie. E, no, ale byłam na Teneryfie. Bardzo fajnie było. Byłam też na wyjeździe z moimi przyjaciółkami e, na Mazurach kilka dni. W sumie wróciłam wczoraj. Też było bardzo fajnie. Także obawiam się, że na tym kanale te wakacje, zbyt wyjazdów już nie uświadczycie. I ja też już nie uświadczę, bo jest początek wakacji, a już tak naprawdę moje dwa wyjazdy, które miałam zaplanowane, minęły, były. I teraz mam dwa miesiące wakacji przed sobą, przed klasą maturalną. <grych> I jakby nie mam za dużo planów. Może coś jeszcze wyjdzie w międzyczasie, więc może wam nagram, ale jakby ja na razie próbuję się zebrać chociaż w domu, żeby nagrywać cokolwiek, już nie mówiąc o miejscach publicznych. I tak. I generalnie to są rzeczy, które się dzieją teraz u mnie. No. To takie najważniejsze update y chyba z mojego życia. W ogóle chciałam jeszcze Wam powiedzieć, co czytam, bo zaczęłam czytać taką super książkę. I tu Wam wklejam okładkę, bo czytam ją na czytniku. To jest Rebeki Kwang, tej, co napisała autorki, co napisała Wojny makowe". Yellow Face. Słuchajcie, to jest świetne. To jest tak świetne. Czekajcie, ile ja przeczytałam? Z 280 stron jeszcze ze 100 stron mi zostało, tak myślę. Naprawdę to jest super książka. W sensie nie wiem, czemu ją tak długo czytam, bo czytam już ją z 3 tygodnia albo 2, 3. Długo. Powinnam czytać ją krócej, bo jest krótka. A, ale, a, ale naprawdę jest super książką, bardzo wciągająca. To jest książka o... Ciężko powiedzieć, o czym konkretnie ona jest. Ona jest o dziewczynie która ym, o pisarce, autorce, pisarce, no, jak to się nazywa? pisarce, tak. Autorce, pisarce. No napisze książki, ta główna bohaterka pisze książki. Ym, I na samym początku, na samym początku książki mamy mam przedstawioną jej koleżankę, tak jakby. Gdy ona, główna bohaterka ma na imię June. June. I na samym początku, i z jej perspektywy, z na książki na samym początku, June przedstawia nam Atenę. Atena to jest. jej to była koleżanka, tak. I mamy przedstawioną Atenę jako taką super osobę, której wszystko w życiu wyszło. Jest bardzo ładną dziewczyną. Po prostu ma ogromne sukcesy na swoim koncie, właśnie takie, bo ona też była pisarką Atena ma ogromne sukcesy i książki po prostu są bestsellerami, nie? Wszyscy ją kochają, wszyscy kochają Atenę. I jakby na samym początku Atena umiera. Muszę Wam to powiedzieć, bo to już w pierwszym rozdziale. No już nie powiem Wam jak, będziecie mieli troszeczkę zaskoczenia. Ale na samym początku Atena umiera i June robi pewne rzeczy, z... które może nie do końca są moralnie dobre. I to ma związek z Ateną i to ma związek z pisaniem książek. I to um, tak jakby um, daje początek całej historii i jej życiu, i jej wzlotów i upadków tym samym, bo tak jak mówię, to, co ona robi, jest moralnie do przedyskutowania. I bardzo mi się podoba taki aspekt psychologiczny, jak my siedzimy w głowie June i jak ona to wszystko rozkminia i... W pewnym momencie mam wrażenie, że niektóre rzeczy są dla niej złe. Na samym początku piszę o tym, że ona by czegoś takiego nie zrobiła, a chwilę później ona to robi i w jaki sposób sobie to tłumaczy w głowie. Tak psychologicznie mam wrażenie, że fajnie jest ogryżona ta książka, bo przynajmniej tak nam. Moim poziomie, nie wiem, mi się podoba. I, i to, to, to nie jest fantastyka, tak jak kojarzyłam na przykład Rebekę Kwang od wojen łakowych, czyli od high fantazy, gigantyczny świat fantastyczny i tak dalej, to tu zupełnie tego nie uświadczycie, To absolutnie nie ma fantastyki ani trochę. To jest po prostu książka o manipulacji. Taka portret trochę psychologiczny, ale tym samym w tej książce cały czas coś się dzieje, cały czas tam nie ma rozdziałów przejściowych, tam ciągle coś się dzieje. To jest naprawdę super. I co jeszcze czytam? Mm, słucham w audiobooku Four Wings. For, for, czy Four Wings, albo Four Wings? Nie pamiętam. Um, też bardzo fajne. To jest o główna bohaterka, która trafia do kwadrantu jeźdźców, a ona tak naprawdę powinna trafić do kwadrantu skrybów, czyli. Do kwadrantu skrybów, bo na to się uczyła, ale trafię do kwadrantu jeźdźców to, przez swoją matkę. Eee, I pewne rzeczy tam się dzieją. Hmm. Ogólnie ona nie jest przystosowana do, bo to tam są świat smoków, tak? Kwadrant jeźdźców, czyli jeźdźcy, którzy jeżdżą sobie na smokach. Latają na smokach, nie jeżdżą na smokach. Latają na smokach. I jakby ona nie, nie uczyła się na jeźdźczynie, ale trafia tam. I jest pewien wątek romantyczny w tej książce. Ja jestem w połowie i powiem Wam, on się jakoś tak bardzo nie rozwinął. W sensie jestem w połowie, a on nie jest taki, wiecie, jak to zwykle bywa na przykład w młodzieżówkach jest połowa książki wątek romantyczny, to już jesteśmy, w sensie, wow, już para się zdążyła trzeba razy pokłócić, a tutaj zupełnie nie ma czegoś takiego. To jest taki mini wątek romantyczny, taki, taki bardzo subtelny, ale mm, taki, który nie, absolutnie nie wychodzi na na przód fabuły, jest taki właśnie gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam w głowie może bohaterki trochę. Cała mm, fabuła właśnie dzieje się w tej, tej szkole, nie no, takiej szkole powiedzmy, no, nie pamiętam dokładnie, co to było. Też bardzo bardzo fajna książka, to już fantastyka, ale również bardzo wciągająca. I czy coś jeszcze? Coś zaczęłam, coś zaczęłam, coś czytałam. Aha, jeszcze tam mi leży, nie będę iść po tą książkę, ale to jest Pieśń Jutra i ja zaczęłam ją czytać jest trzecia część, um, trzecia część czego? Czasu żniw. Ale ja zaczęłam to czytać um, i w sumie, nie wiem, przeczytałam może z 70 stron i, i, i by za, z, przestałam to czytać, ale ciągle leży tam. I na pewno do tego wrócę, ale jeszcze nie wiem kiedy. Na razie się wciągnęłam w to Yellow Face i chcę to skończyć. Na wakacjach jeszcze zaczęłam czytać A Curse So Dark and Lonely chyba. To jest retelling pięknej i bestii. Tak. Ale w ogóle przyznam może z 50 stron, z wam na razie na ten temat nie powiem. Uporam się z tymi dwoma przynajmniej książkami. To może wtedy sobie do tego wrócę. I to na razie tyle, jeśli chodzi o książki, czyli całkiem w sumie sporo jak na mnie teraz, bo wiecie. Chociaż w sumie są wakacje, więc wcale nie tak sporo. I no, ja Was zapraszam na vloga z weekendu, myślę. Jutro jest sobota, jutro jedyną osiemnastkę wieczorem. W ogóle strasznie dużo osiemnastek też teraz. No bo wiadomo, ten rocznik osiemnastkowy, więc jest ich sporo. No i idę też jutro, więc będziemy się ogarniać trochę. No i nie wiem, generalnie poza tą osiemnastką to będzie weekend w domu, bo tak to nic, nic, nie mam żadnych większych planów. Tylko właśnie ta impreza jutro wieczorem, a tak to będę w domu, więc zobaczymy, co tam będziemy robić. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć tego vloga. No i, i, i miłego oglądania. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że ten nagły przypływ chęci do nagrywania naszedł mnie między innymi dlatego, że odpaliłam sobie moje, moje vlogi. Chyba obejrzałam może z trzy moje vlogi. I jeden z nich sprzed trzech lat, czyli z ósmej klasy, czyli zakończenie roku w ósmej klasy. I to jest dla mnie tak niesamowite, że aż tyle czasu minęło jak ja widzę tam na dole, że jest napisane 3 lata. 3 lata dosłownie teraz minęły od dodania tamtego filmu, a w ogóle od dodania pierwszego filmu, no to też około 3 lata. Wiadomo, już minęły. I to jest dla mnie niesamowite. To, to, to jest dla mnie tak niesamowite. I ja wtedy się wypowiadałam w jakiś sposób. Ogólnie podobnie teraz, tylko po prostu miałam większą tremę. Chyba po prostu przy nagrywaniu. Teraz jestem bardziej luźna, ale ja to jakby już tam zauważyłam, że dawno temu. Co nie zmienia faktu, że naprawdę jestem tak pod wrażeniem w ogóle siebie samej z przeszłości. Teraz jestem sobą strasznie zawiedziona, przez to, że nie potrafiłam tego pociągnąć, a był w tym. Ja mam wrażenie, że jak to widzę, to widzę jakiś tam potencjał, a nie potrafiłam tego ogarnąć. Nie wiem, nie wiem, co, co. dalej, nie wiem, czy potrafię, dlatego mówię, że jestem zawiedziona, ale naprawdę, ale tym samym jestem pod wrażeniem siebie z przeszłości. No. myk jest taki, że zaraz idę spać, ale zanim to, jeszcze postaram się trochę poczytać, um, ale zanim to, to sprawdzam, jak działa mikrofon z tych słuchawek. Czy w ogóle działa i czy, czy można w ogóle nagrywać tak z tym mikrofonem, bo ja tak się bawię różnymi rzeczami: w sensie, raz nagrywam bez niczego, raz nagrywam z mikrofonem, i raz nagrywam z słuchawkami hmm, tymi na kabelek. I teraz mam jeszcze te słuchawki i to sprawdzam. Poczekajcie. To jest tak wciągające, że myślę, że na spokojnie będę w stanie nawet teraz trochę przeczytać. Jutro jakoś nie muszę specjalnie wcześniej wstawać, więc mogę sobie, że tak powiem, pozwolić, a jest godzina, nie wiem, 22.40, więc wcale nie aż tak późno. Się do Was po raz pierwszy dzisiaj w sobotę, jest godzina 11.30. Ja sobie uświadomiłam, że zapomniałam Wam powiedzieć o jednej książce, którą czytam, i jest to wszystko za Everest. E, przeczytałam może tak około 80 stron, też na czytniku, więc Wam wklejam tu okładkę. Ehm, też na czytniku, ale słuchajcie, jest to książka napisana przez człowieka, który brał udział, opisuje te wszystkie wydarzenia w których on sam brał udział. Jak naprawdę to jestem jest na samym początku tak jakby wyprawy tego, tej, tego, tego głównego bohatera. W opisie tej książki nie jestem pewna, ale chyba mamy, że ten człowiek, który tę książkę napisał, jest jedynym, który tą wyprawę przeżył. Więc to bardzo mnie tak jakby za, za, zaciekawiło, ale tak jak mówię, jestem dopiero na początku, więc tak naprawdę ja przeczytałam tylko takiej historii trochę Everestu, em, bo tam właśnie tak jak mówię, było na początku wprowadzenie e, i teraz dopiero mam wrażenie teraz chyba się mnie zaczynać ta cała prawa. o 15.45 Ja teraz będę robić makijaż i przy okazji odpowiadam sobie na Wasze pytania, które zdaliście mi na Instagramie. Stwierdziłam, że zrobię taki mały um, miejsce do pytań, nie wiem, pogadankę powiedzmy. E, I będę się malować w międzyczasie. Jeśli chodzi o podkład, to dzisiaj będzie to taki z Rimmel. I tak, zaczynając z pierwszego pytania, to Często się pojawiały pytania a propos tego, jak się czuję, że idę do klasy maturalnej. I powiem wam szczerze, że jestem przerażona. Ja mam mówiłam wcześniej, że obejrzałam jakiś mój film z przez 3 lat z 8 klasy, dosłownie, a ja teraz idę do klasy maturalnej, nie to. Ja powiem Wam szczerze, w to nie wierzę. Nie wierzę w to, że jakieś ja próbne matury będę pisać, że ja naprawdę będę musiała się uczyć do matury teraz. W sensie to nie jest tak, że się nie uczyłam, bo ja się uczyłam przez te 3 lata. Ale sam fakt takiego, wiecie, rozwiązywania na przykład arkuszy, to ja nie rozwiązywałam arkuszy, nie? I teraz ja, nie, dla mnie to matura z chemii. Ale jest ciężko, serio jest ciężko. Czy byłam u ginekologa? No w sumie to byłam, bo to by było dziwne chyba, gdybym nie była. Eee, ale ogólnie gdzieś tak się mówi, że powinno się chodzić do ginekologa po pierwszej miesiączce. Eee, to ja tak nie byłam, bo ja miałam... Pierwszy okres dostałam, jak miałam chyba 11 lat, więc byłam mega mała. No nie, taka bardzo mała, bo też wcześniej dostałam, ale dość wcześnie. Eee, miałam 11 lat i, i nie, nie byłam od razu. Nie, nie, dopiero jakoś później. Nie pamiętam dokładnie, w jakim wieku byłam po raz pierwszy, ale to były takie, wiecie, takie bardzo luźne wizyty wtedy. Nie pamiętam dokładnie, kiedy byłam pierwszy raz, ale tak, byłam nawet tydzień temu, <grym> więc jakby tak jak wyglądał Twój egzamin na prawko? Ogólnie ten, który zdałam, że tak powiem, to bardzo w sensie przyjemny. Znaczy powiem Wam tak, ogólnie sytuacja też nie była taka łatwa, bo ja miałam egzamin dzień po powrocie z powrocie z wakacji z Teneryfy i wróciłam o godzinie chyba drugiej do domu, drugiej w nocy. Tak, bo mieliśmy opóźnienie z bagażem na lotnisku, yy, musiały, musieliśmy czekać chyba z półtorej godziny na ten bagaż, yy, więc wróciliśmy bardzo późno do domu, a ja kolejnego dnia o godzinie 10 rano miałam egzamin, więc to było takie nieprzemyślane, że tak powiem, <grym>, że sobie wzięłam taką datę, ale no już trudno wtedy, tak sobie myślałam. Nic nie rozpakowane, wszystko rozwalone, ale pojechałam na ten egzamin i się udało zdać. Miałam super egzaminatora, jakby spoko, nie? Yy, więc yy, trochę sobie pojedziłam, ogólnie wszystko bez błędy, tak naprawdę yy, cieszę się, że już nie muszę tam wracać, o tak powiem. Yy, aha, i jeśli chodzi o korektor, bo jeszcze Wam nie pokazałam, czy znaczy pokazałam, nie, nie pokazałam, to też mam z Rimmel, ten Multitasker, o, czekajcie. Yy, I Dałam go pod oczy, ale będę dawać go jeszcze chyba tu pomiędzy brwi i na brodę. A pod oczy jeszcze chcę dać bronzer, bo widziałam taki lifehack. Ktoś pokazywał na TikToku i sobie też kiedyś próbowałam i było git. Także zaraz sobie dam, ale to, ale to za chwilę. Dalej mamy red flagi w przyjaźni i red flagi w związku. Jest też takie pytanie, są dwa pytania. I powiem Wam tak, ogólnie no nie będę... Mówić taki banał, że szczerość to jest ważna, a jak ktoś jest nieszczery, to jest red flag, bo to jest logiczne. Każdy chce być szczerą osobą, i tak dalej, więc takie rzeczy bez sensu gadać. Wydaje mi się, że to takie oczywistości. Ale to, co mi przychodzi do głowy, czego bardzo nie lubię, na przykład y, takiego y, emocjonalnego szantażu. I chodzi o to, że na przykład jeżeli ze mną zerwiesz, to Mój stan psychiczny się bardzo pogorszy i ja mogę nawet sobie coś zrobić. To jest tego typu szantaż emocjonalny mi chodzi. Bardzo nie lubię czegoś takiego, takiego dawania, hmm, przekładania na drugą osobę takiej odpowiedzialności, na przykład właśnie za zdrowie albo życie drugiej osoby. To jest okropne. Uważam, że naprawdę chyba to jest jedna z gorszych rzeczy, którą można zrobić, jeżeli na przykład... Właśnie ktoś mówi coś w stylu, że jeżeli ze mną zerwiesz, albo jeżeli przestaniemy się przyjaźnić, to ja sobie coś zrobię na przykład. Nie? To, jest, to jest uważam straszne, to jest okropny red flag, nie? straszny red flag, bo my jako ludzie nie, po powinniśmy, nie powinniśmy brać w tym przypadku odpowiedzialności tak bardzo za drugą osobę i być obarczeni czymś takim. To jest moim zdaniem straszne. I to jest taka jedna rzecz, która mi najbardziej przychodzi w tym momencie do głowy z takich, wiadomo, jakaś, tak, tak jak powiedziałam, jakaś nieszczerość, tak, fałszywość. No to jest logiczne, że to, 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 to jest taki no, red flag raczej oczywisty. Czy polecam swoją szkołę? Tak, myślę, żeby tak ktoś z Kielc. W takim razie, jeżeli tak, no to polecam swoją szkołę bardzo. W sensie, tu może nie będę mówić konkretnie, jaka to szkoła, ale no, pewnie kto wie, ten wie gdzieś tam. To, to nie jest jakiś problem, żeby się dowiedzieć tego, ale no mniejsza o to w każdym razie. Ja jestem bardzo zadowolona ze swojej szkoły, w sensie z, ze szkoły, którą wybrałam. Naprawdę jestem strasznie zadowolona. I na początku mnie wkurzała trochę, bo ogólnie u mnie w klasie jest bardzo dużo osób, które się bardzo dobrze uczą, i ja czułam taką okropną presję, wielką presję, ale powiem Wam szczerze, że jak się tak otworzyłam trochę na ludzi, to naprawdę mam tak super klasy, że to jest hit. Nie? I jakby wcześniej tego nie widziałam, teraz dopiero gdzieś to do mnie dotarło. E, I serio jestem bardzo zadowolona, nie tylko z klasy, ale po prostu ze szkoły. Szkoła też bardzo, bardzo, bardzo lubię. E, I teraz, tak jak mówiłam, będę dawać sobie pod oczy i ogólnie będę konturować twarz. I ja mam taki jego styka z Catrice. Czekajcie. O. E, nie wiem, czekajcie my. Trochę się tutaj zerwało. Ale ja go kupiłam w Diemie w Austrii, więc nie widziałam... Byłam yy, nawet gdzieś tam w Ros Nie, w Hebe chyba. Ta z było i nie widziałam go, więc w sumie to nie wiem, yy, gdzie go można dostać. Jak się otworzyć bardziej na ludzi, by znaleźć taką swoją grupę? Powiem Wam szczerze, że ja przez pierwsze dwa lata liceum w ogóle nie potrafiłam się otworzyć. W tym sensie, że... Nie wiem, straszne były dla mnie te pierwsze dwa lata serio. Wyglądałam teraz jak nie wiem co. Miałam swoją grupę tak jakby dziewczyn, prawie od samego początku. No powiedzmy w drugim semestrze w pierwszej klasie, gdzieś tam się to utworzyło. Tak miałam, byłyśmy tak w trójkę, czwórkę, piątkę? Na początku to nie, na początku to w sumie byłam, miałam dwie koleżanki i później ta grupa się trochę zaczęła powiększać. I tak naprawdę dopiero w tym roku utworzyła się taka bardzo y, mocna u nas grupka właśnie tych dziewczyn, sześć osób, tak jakby, sześć jest nas, tak jak pojechałeś na te Mazury i tak dalej, no to jesteśmy tak jakby razem. Y, I to mo mogę powiedzieć, że jest taka moja właśnie grupka, o, jeśli o to, to, to chodziło w tym pytaniu chyba. Ym, I powiem Wam szczerze, ja ją miałam cały czas pod nosem, tylko po prostu nie potrafiłam się, nie potrafiłam do niej wejść. Ym, ale... Tak naprawdę nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, jakby jak znaleźć, bo ci ludzie po prostu muszą być. W sensie jak ich nie będzie, jak nie będziesz z nikim mm, czuć tego czegoś, no to, no to pewnej rzeczy się nie przeskoczy, ale, ale ja na przykład bardzo się otworzyłam, w sensie przez pierwsze dwa lata miałam wrażenie, że ci ludzie po prostu są jakoś moimi wrogami, że oni na pewno nie chcą dla mnie dobrze, że oni na pewno będą jacyś tacy fałszywi i tak dalej. Ja miałam też taki bardzo obraz trochę z podstawówki wyniesiony ze wszystkiego po prostu, że no, ludzie potrafią być na przykład właśnie fałszywi, że potrafią e, bardzo Cię skrzywdzić i ja strasznie trzymałam w ogóle ludzi na dystans e, i dopiero to się zmieniło właśnie w tym roku, gdzie zaczęłam e, jakby... Już po prostu stwierdziłam, dobra, nie będę zwracać na to uwagi, w sensie nie będę zakładać z góry, że ktoś jest zły. O, tak bym powiedziała, że nie, że nie będę na to zwracać uwagi, bo jakby coś było, no to bym zareagowała, ale że nie będę z góry zakładać, że ktoś jest zły, tylko po prostu najpierw tą osobę postaram się poznać, a później stwierdzić. I tak właśnie zaczęłam i naprawdę mi to strasznie pomogło, żeby nie stwierdzać z góry, że ktoś jest zły, że trzeba najpierw właśnie poznać i nie myśleć o tym, że ktoś chce dla Ciebie źle, tak jak ja myślałam, tylko po prostu spróbować czasami wyjść ze swojej strefy komfortu. To dla mnie było też takie, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, bo moja strefa komfortu to była, byłam tylko ja w swoim pokoju zamknięta i to wszystko. A czasami trzeba się przełamać i po prostu zrobić coś więcej. Okej, okay, trochę ogarnęłam tą twarz, jeszcze nie do końca, jeszcze muszę się przyjrzeć, ale odpowiadając już na myślę ostatnie pytanie, to czy można się przyjaźnić ze swoim ex? I według mnie nie można, ale ja wiem, że sytuacje są różne. I o ile pewnie można się kolegować, to uważam, że przyjaźni na pewno nie. W moim przypadku to by było niemożliwe, tak mi się wydaje. Um, ale tak jak mówię, sytuacje pewnie są różne, pewnie różni są ludzie, różnie do tego podchodzą, ale ja bym nie mogła raczej się przyjaźnić ze swoim ex. Szczególnie przyjaźń jest taka jest strasznie mocne słowo dla mnie. Może dla kogoś nie jest aż tak mocne, albo ktoś do przyjaźni podchodzi bardzo lekko, a ja na przykład nie. Dla mnie, żeby nazwać kogoś swoim przyjacielem, to naprawdę, naprawdę strasznie trzeba. Muszę mieć z tą osobą bardzo bliski kontakt, bardzo dużo tak jakby doświadczyć razem, być może przez jakieś sytuacje przejść, które mi pokażą, że ten ktoś em, faktycznie jest tym przyjacielem, w sensie no, przyjacielem. Bo jako, że ludzi mam wokół siebie dużo, ale to nie jest tak, że każdego nazywam swoim przyjacielem. Ja od zawsze byłam uczona, że przyjaźni to w ogóle nie, nie istnieją, takie rzeczy się nie zdarzają, bo zawsze ktoś cię wystawi, kopnie w dupę i po prostu będziesz tylko płakać przez kogoś, i, i tak, tak byłam trochę uczona. A też nie uważam, że tak jest w stu procentach, że wierzę w to, że są na tyle dobrzy ludzie, że. Mm, może się trafić przyjaźń, ale dla mnie to jest strasznie takie ważne, e, ważne słowo. I, mm, ale teraz już właśnie zmieniłam do tego podejście. Trochę jestem taka bardziej otwarta właśnie na ludzi i jestem w stanie kogoś nazwać w tym momencie właśnie e, przyjacielem, przyjaciółką. E, no, a to nie było takie oczywiste dla mnie. Więc tak, już schodząc na temat przyjaźni, ale nie, 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 mo nie można się uważać przyjaźni z ekspozycją. Nie wiem, tak mi się wydaje, ale to jest tylko moje zdanie. Yy, każdy ma prawo do, do swojego. Yy, I no, dobra. Ja kończę się malować i pewnie odezwę się, jak już się ogarnę. Dobra, słuchajcie, tak finalnie wyglądam. Yy, założyłam kombinezon taki, bo jest mega gorąco. To nie jest mój kombinezon, to jest mojej mamy. <laughs> yy, makijaż standardowo taki sam, jak zwykle. Yy, I jeszcze będę zmieniać tylko buty, wiadomo, na trampki. I słuchajcie, ja będę jechać pierwszy raz więcej niż 3 km, go 20 z moją mamą. Eee, także trzymajcie kciuki za samochód. Kiedy nie będzie, także mam nadzieję. Żyję. Było dobrze.